Niektóre sceny z życia przyrody zawarte w tym filmie możesz uznać za bardziej lub mniej drastyczne, dlatego obejrzyj film do końca, nim pokażesz go małym dzieciom. Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie, a dzisiaj pokażę Wam śmierć. Tak jest, las, przyroda ożywiona to tyle narodzin, tutaj akurat młode jenoty, co śmierci. No i o tym byku będzie trochę później. Wszystko się rodzi, by umrzeć, a po drodze najlepiej przekazać życie dalej. Ale czy w codziennym myśleniu o przyrodzie mamy tego świadomość? No to co kształtuje nasze postrzeganie przyrody, patrzenie na nią? No na pewno media, książki, szkoła, a dodatkowo bardzo ważne są nasze doświadczenia. W mediach oglądamy dostojne jelenie podczas rykowiska. Oglądamy podskakujące na łąkach liski, trapiące się borsuki, wspaniale, pięknie kroczące wilki. Albo takie podloty, tutaj na przykład szujka na mojej bramie. Do tego chrząszcze, kwiatki i tym podobne. W przekazie kulturowym zabijanie jest złe i nieestetyczne, dlatego go praktycznie nie ma. Oczywiście od czasu do czasu śmierć w przyrodzie w mediach się pojawia, ale zwykle po to, żeby zagrać nam po prostu na emocjach, a nie po to, żeby przedstawić przyrodę taką, jaką ona w rzeczywistości jest. A co z naszymi własnymi obserwacjami, doświadczeniami? No tutaj przyroda w naszych szerokościach geograficznych nam niespecjalnie ułatwia sprawę. Zanim pokażę Wam śmierć w naszych lasach, z którą spotkałem się w ciągu ostatniego niecałego roku, to wybierzemy się w miejsce zupełnie bezdrzewne. Kiedyś przez półtora roku mieszkałem i pracowałem w polskiej stacji polarnej. I gdybyście przed wyjazdem w tamte rejony zapytali mnie o kolory Antarktyki, no to powiedziałbym Wam błękit, biel, szarość, na pewno takie bym wymienił. A po powrocie już by się coś zmieniło, bo w pierwszej trójce na pewno pojawiłaby się czerwień. Dlaczego tak? No a to dlatego, że sporo, naprawdę sporo tej czerwieni widziałem. Taki obrazek naprawdę ciężko przegapić w tamtych okolicach. Pingwin tutaj najprawdopodobniej bronił swojego gniazda przed tym ptaszyskiem, a to nic innego jak wydrzyk. W okolicach kolonii pingwinów często spotyka się również rozbite jaja albo martwe pingwiny, za tego zabiera się już petrel olbrzymi. Na tym zdjęciu widzicie młodego słonia morskiego. Z nim jest wszystko w porządku, natomiast tutaj widzicie jego rówieśnika zmiażdżonego przez dorosłego osobnika. Martwy zwierzak jest w tej chwili pożywieniem dla nikogo innego jak petrela olbrzymiego. A jak petrel odleci, to pojawi się wydrzyk. Zdjęcie tutaj specjalnie rozmyłem, wypikselowałem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda oryginał, link do niego jest w opisie filmu. To natomiast wyrzucony z zatoki wielki słoń morski, za którego oczywiście zabrał się petrel. Ten makijaż, który tu widzicie, nakłada w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Reasumując, krwi w tamtej okolicy jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli chcielibyście poczytać o najbardziej drastycznym zdarzeniu, jakie mi się tam przytrafiło, no to link znajdziecie w opisie tego filmu. Wróćmy jednak do naszego lasu. Jeżeli popatrzycie na to, ile gatunków, jak liczne te gatunki żyją w naszych lasach, no to sceny śmierci powinniśmy widzieć często. A jednak ja, przynajmniej chodząc po lesie, spotykam je dużo rzadziej niż w rejonach antarktycznych. Dlaczego tak jest? No odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy roślinność. Roślinność, która nam chowa te wszystkie sceny śmierci. I czasami, idąc przez las, łatwiej się potknąć o pewne zdarzenie, niż je zauważyć. Dodatkowo u nas łańcuch pokarmowy jest znacznie dłuższy, dlatego rachciach i posprzątane. Niedawno ktoś mnie zapytał na Instagramie, czy taka scena, dużo sierści, no to jest miejsce, gdzie zwierzę zmieniało sierść na letnią? No nie, to jest miejsce, w którym to zwierzę miało tę sierść po raz ostatni w życiu, no bo zostało zjedzone. Jest tutaj tylko sierść, wszystko co się dało zostało zjedzone, a co się nie dało, czyli jakieś najgrubsze kawałki kości, zostało rozwleczone w promieniu kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 metrów. Ale może po kolei. Być albo nie być, oto jest pytanie. Żeby porozmawiać o śmierci w lesie, trzeba przypomnieć sobie obieg materii w przyrodzie. Jak zdefiniować życie? Próbowaliście sobie w prosty sposób odpowiedzieć na to pytanie? Czym jest śmierć? Czym są producenci, reducenci, destruenci? No właśnie, przebiegniemy sobie teraz szybko przez te definicje.
No to zacznijmy od życia. Jego definicja jest raczej opisowa, bo życie to taki stan organizmu, w którym zachodzą biochemiczne procesy przemiany materii i energii i wymiany jej z otoczeniem. Cechy organizmu żywego, zobaczycie tutaj, jeżeli macie ochotę, to pauza i przeczytajcie. Najważniejszą cechą jest to, że organizmy żywe są śmiertelne. A czym jest śmierć? No jest to proces nieodwracalnego zahamowania reakcji biochemicznych w organizmie, prowadzący do zatrzymania jego funkcji życiowych. Dość tych szkolnych definicji, teraz będą producenci, konsumenci i reducenci, których w tej chwili wszystkie te trzy grupy mamy na tym kadrze. Producenci produkują z substancji nieorganicznych substancję organiczną, czyli mamy tutaj drzewko jakieś, no, które wytworzyło tą substancję organiczną. Później pojawiają się konsumenci i konsumenci wcinają. Weźmy na przykład takiego jelenia. No on jest konsumentem. I teraz ten jeleń jak wcina i jak produkuje swoją energię, no to wydycha CO2, które wraca do producentów, którym także jest potrzebne. No ale idziemy dalej. Przychodzi inny konsument, przychodzi taki człowiek i zjada jelenia, albo przychodzi wilk i zjada jelenia, to także są konsumenci kolejnego rzędu. Ale każdy kiedyś umrze, no więc czy człowiek, czy wilk padną w końcu, umrą. No i gdyby nie pojawili się reducenci albo destruenci, to wszędzie by leżały nierozłożone trupy, więc oni muszą się pojawiać, żeby rozłożyć tę materię organiczną, czy to mnie, czy to ten kawałek drewna, tutaj jest reducent, grzyb, a to jest akurat owocnik tego grzyba, to jest Piptoporus i on rozwala to wszystko na tak drobne substancje nieorganiczne, które znowu zostaną wykorzystane przez kolejnych producentów do wytworzenia materii organicznej. No to już wszystko wiadomo, a teraz chodźcie poszukać śmierci w lesie. Rozejrzyjcie się dookoła. Widzimy zieleń, widzimy życie, ale jak się przyjrzycie, to tej śmierci dookoła jest także całkiem sporo. Każdy patyk, każdy liść to obumarły organizm, albo przynajmniej jego fragment. A co tutaj widzicie? No ja widzę sarnę, która odrywa kawałki żywych organizmów, po czym je żuje na żywca. A tutaj jeleń obdarł skory i łyka kolejny żywy organizm. Ten pień natomiast to kawał martwego producenta, którym już się zajęli reducenci. Gdyby skasować reducentów rozkładających roślinność, to potykalibyśmy się o sterty patyków w lesie, corocznie odkładane warstwy liści w końcu by ten las zasypały. Patrzyliście kiedyś na wasz las przez ten pryzmat? Oczywiście bardziej nas rusza śmierć zwierząt niż roślin, dlatego przyjrzyjmy się teraz zwierzętom. Tutaj mamy martwą jaszczurkę. Jak się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że z oczu wychodzą jej mrówki, które sprzątają miękkie tkanki. Skoro jesteśmy przy owadach, to rzućcie okiem na to mrowisko. Dziury, które tutaj widzicie, są miejscem śmierci wielu larw mrówek pożeranych przez dzięcioła zielonego, choć inne dzięcioły też potrafią skubnąć. Skoro jesteśmy przy dzięciołach, no to one oczywiście nie jedzą tylko mrówek. Tutaj widzicie rozkutą budkę lęgową, w której gniazdowała sobie sikorka, a dzięcioł ją rozkuł po to, żeby zjeść jej lęgi. Sikorka, która tutaj spokojnie zbiera mech, by uwić gniazdo, też nie jest niewiniątkiem, bo tutaj widzicie, że zasuwa z gąsienicą w dziobie. A taki bocian, klasyczny polski obrazek, bocian na gnieździe. A przyglądaliście mu się kiedyś dłużej, widzieliście kiedyś jak karmi? Popatrzcie, pac, pac, właśnie wyżygał dzieciakom jakieś dwa gryzonie. No i dzieciaki, długo nie czekając, haps, zjadły. No właśnie, gryzonie. Idzie sobie taki gryzoń, popiskuje i nie spodziewa się, że za chwilę hyc, wyląduje na nim lis i przetrąci mu kręgosłup. Swoją drogą, moja mama kiedyś obserwowała taką sytuację, w której to lis upolował jednego karczownika, odłożył go z boku, bo zainteresował się drugim karczownikiem, upolował także jego, no i próbował te dwa karczowniki jednocześnie zabrać. Jak łapał jednego do pyska, to mu drugi wypadał. Jak otwierał trochę pysk, żeby złapać pierwszego, no to pierwszy mu wypadał. No i tak kombinował. Jak te karczowniki zanieść dzieciakom do jedzenia? A borsuk? Cóż taki sympatyczny, drapiący się po brzuchu zwierzak może zabić?
Przecież on prawie nic nie widzi, ale za to wącha, niucha, kopie. Tutaj pewnie ugania się z jakimś kretem albo inną myszą. Poza tym bardzo lubi owady. Więc jeżeli spotkacie miejsce, gdzie powstało bardzo dużo małych dołków, no to znaczy, że żerował tutaj borsuk. A teraz ptaki drapieżne. Którymś razem szedłem na spacer i w niedużej odległości ode mnie zerwał się nagle myszołów. Poszedłem w to miejsce sprawdzić, co on tam wyczyniał, no i znalazłem to. Ciężko stwierdzić, cóż to za gryzoń, bo jest strasznie zmasakrowany. A tam pod świerkiem daleko siedzi myszołów i zajada padlinę. Tutaj zaś też mamy ptaka, a w zasadzie jego pióra. Ta czerwień nie zostawia śladów, bo to nie jest krew, tylko kolor piórek to był dzięcioł. Teraz natomiast będą większe zwierzęta, no i więcej padliny. Którymś razem, nocą, wracając z lasu, natrafiłem na taki obrazek. Ponownie uznałem, że zdjęcie jest zbyt drastyczne, żeby je tutaj pokazać. Możecie je obejrzeć, klikając w link w opisie. Szybko się zorientowałem, że trafiłem na upolowaną przez wilki sarnę. Było dużo tropów wilków, ślady walki, sarna była oczywiście jeszcze ciepła, a do tego żebra z jednej strony były skruszone, zjedzone do kręgosłupa. I tutaj pewnie część z Was zapyta, czy się bałem. Widzicie, ja się nie boję wilków, natomiast nie ukrywam, że czułem się nieswojo. Było ciemno, ja stanąłem pomiędzy wilkami a ich jedzeniem. Przypomniało mi się, jak kiedyś stanąłem między psem a miską. No i skończyło się średnio, tak więc bez jakiegoś wielkiego strachu, ale jednak się wycofałem. Gdy emocje trochę opadły, przyznam, że zrobiłem się na siebie zły z dwóch względów. Po pierwsze, no dlatego, że przeszkodziłem wilkom w posiłku. Naganiały się za tym zwierzakiem, muszą przecież jeść. Po drugie, no to jeżeli nie zjedzą tej sarny, to będą musiały upolować kolejną sarnę. A co zrobić, jak się spotka takiego zagryzionego zwierzaka? No, po pierwsze, zostawić wilkom albo innym zwierzakom. Po drugie, no ja się odezwałem do lokalnego gospodarza, czyli leśniczego, który zajmuje się tym okolicznym terenem. Dodatkowo odezwałem się do koła łowieckiego, bo z kołami łowieckimi to jest tak, że one mają jakiś plan odstrzałów do wykonania, no i jak się zgłosi, że zwierzak został zagryziony, no to ten zwierzak jest zdejmowany z ich planu, przez co no, strzelą o jednego mniej. Po jakimś czasie zdecydowałem się wrócić na miejsce, żeby zobaczyć, co tam się dokładnie wydarzyło. Po drodze natrafiłem na wilczy trop. Zresztą zobaczcie sami. Idziemy tutaj pojedynczym tropem wilczym. I dotarliśmy do punktu, w którym zrobiło się zamieszanie. Jeden wilk poszedł tu z jednego tropu. Drugi wilk poszedł tędy. Trzeci tam. A czwarty tam. Pomyślałem, wróciły i zjadły, dobry znak, a teraz podejdźmy bliżej i pokażę Wam, co tam się dokładnie stało. Wilki przypędziły tutaj sarnę, goniąc ją oczywiście, a później w tym miejscu są ślady szarpaniny, więc sarna już prawdopodobnie tu leżała, próbowała się wyrwać. Tu są ślady, fragmenty sierści i prawdopodobnie przetoczyła się jeszcze tutaj, chyba że już była martwa. Dalej to już dla tych, którzy się krwi nie boją, nie obawiają. Tędy, tu jeszcze kępa sierści. I tutaj zaczęły ją wcinać. Najpierw przeciągnęły tam, później tędy, później tutaj. Tutaj ją wieczorem wczoraj znalazłem, ale szybko opuściłem miejsce. Ciągnęły tam, zjadając w zasadzie do spodu. A zielone to tutaj żołądki rozciągnęły lisy pewnie już. Była martwa sarna, to teraz idziemy o klasę wagową wyżej, będzie o jeleniach.
Jak wiadomo, sarna to nie jeleń. Sarny ważą między 20 a 25 kg, natomiast jelenie 80 i dużo, dużo powyżej. Tego takiego nietypowego byka z jedną tyką tylko widziałem po raz pierwszy gdzieś w połowie sierpnia. Po raz drugi widziałem go w połowie września, z 5 km dalej. Po raz trzeci, tuż po świętach, on tu sobie wcina, spałuje. Natomiast czwarte spotkanie prawie przyprawiło mnie o zawał. Szedłem z krajem łąki, rozglądam się, nagle patrzę pod świerka i tam leży ten byk. Taki, jakim go tutaj widzicie. On padł niedawno, kilka godzin przed moją bytnością tutaj, nawet nie zdążył zamarznąć. I to był drugi martwy byk, którego spotkałem tego roku. Kilka dni wcześniej znalazłem tego, zupełnie zamarzniętego. Oba padły z przyczyn naturalnych. Ten byk nie nosił żadnych śladów ingerencji z zewnątrz, ale miał obie tyki ułamane na tej samej wysokości, równiusieńko, co wydawało się bardzo dziwnym. No i lokalny myśliwy wyczyścił jego czaszkę. Wtedy dopiero okazało się, że w potylicznej części tej czaszki jest wyraźne uszkodzenie. Co pewnie bezpośrednią przyczyną śmierci nie było, bo czaszka już się zrosła. Natomiast no, musiał on mieć jakieś zderzenie z samochodem pewnie, no i gdzieś koziołkując równo ułamał te tyki. A co zrobić, jak znajdziecie takiego padłego byka? No i część z Was pewnie zapyta, do kogo wtedy należy poroże. No to już wszystko wyjaśniam w punktach. Po pierwsze, należy zadzwonić do lokalnego nadleśnictwa, no i opisać całą sytuację. Jeżeli nie wiecie, w jakim nadleśnictwie jesteście, obejrzyjcie film o Banku Danych o Lasach, łatwo można to sprawdzić. W kolejnym kroku, prędzej bądź później, w zależności od tego, ile ma czasu, przyjeżdża leśnik, no i określa, czy zwierzę padło z przyczyn naturalnych, czy zostało postrzelone, czy skłusowane na jakieś linki z żelaza. W kroku numer 3, jeżeli zwierzak został postrzelony, no to nadleśnictwo odzywa się do koła łowieckiego z pytaniem, czy to któryś z myśliwych strzelał i nie znalazł zwierzaka, do którego strzelał. Jeżeli zwierzak został postrzelony przez myśliwego, no to oczywiście myśliwi koło łowieckie przyjeżdża, no i zajmuje się dalej tym zwierzakiem. Jeżeli zwierzak był postrzelony, a koło łowieckie twierdzi, że to nikt od nich nie strzelał, no to poroże łeb tego zwierzaka należy do nadleśnictwa i jest potencjalnym dowodem w sprawie o kłusownictwo. Tematem dalej zajmuje się Straż Leśna. Może, jeżeli sytuacja gdzieś się powtarza w okolicy, no to pasuje to do jakiejś większej układanki. Jeżeli leśnik, który dokonywał oględzin na miejscu, stwierdzi, że taki zwierzak padł z przyczyn naturalnych, no to wtedy, jeżeli znalazca jest zainteresowany, no to może zabrać takie poroże czy łeb takiego zwierzaka. Jak poroże zostanie w lesie, no to pogryzą je zwierzaki. Zobaczcie, tutaj cała czaszka, groty tego poroża są pogryzione. Albo przyjdzie ktoś po Was, kto zbiera zrzuty i siekierką odłupie albo upiłuje takie poroże. Z uwagi na to, że z tym bykiem z jedną tyką miałem dłuższą historię, poprosiłem także myśliwego o to, żeby mi wyczyścił taką czaszkę. No i to jest to poroże. Jakoś nie chciałem, żeby zostało pogryzione, czy żeby ktoś je znalazł, zostało sprzedane, gdzieś tam zmielone i wysłane jako mączka do Chin. No i dla mnie to poroże jest taką osobliwą pamiątką spotkania z tym zwierzakiem. A co się stało z całymi tuszami, z tym całym mięsem, które leżało w lesie? No ono na miejscu zostało i stało się pożywieniem dla całej okolicy. Momentalnie przy truchle pojawiły się myszołowy, kruki, lis, co prawda niepewnie, ale się pojawił. Pojawiły się też jenoty, które szarpały swoje. Po 2 tygodniach takiego urzędowania różnych zwierzaków, z byków zostały tylko dokładnie, zobaczcie jak dokładnie, obrane kości. Ktoś mi teraz powie, że zrobiłem ten film po to, żeby mieć dużo odsłon. No i będzie miał rację. Każdy film robię po to, żeby mieć dużo odsłon. No przecież nie po to się robi kanał na YouTubie, żeby oglądało go 5 osób z rodziny. Jednocześnie staram się przedstawiać rzeczy takimi, jakimi są.
Natura jest pełna śmierci. Śmierć jest częścią życia. Robienie z niej jakiegoś tabu nikomu nie służy. No, może poza PKB, bo gdybyśmy na co dzień mieli świadomość tego, że nie jesteśmy wieczni, to pewnie tyle byśmy nie pracowali. Nieście film świat. Cześć!